1 września 2000 roku uchwałą Rady Miasta na bazie warsztatowej dwóch zabrzańskich szkół założono Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu. Na miejsce siedziby głównej przeznaczono obiekty po byłym Centrum Mechanizacji Górnictwa Komak przy ulicy 3 Maja 91. Naukę w placówce rozpoczęło wówczas 972 uczniów z zabrzańskich szkół. To kiedyś było centrum kształcenia kadr dla potrzeb górnictwa, dobrze wyposażone. Bez wątpienia ta baza tutaj budziła nasze zainteresowanie, a wiedzieliśmy, że górnictwo rezygnuje z niej. Chodziło o to, żeby ją przejąć i właściwie zagospodarować i wykorzystać, aczkolwiek droga do tego zagospodarowania była długa i dość trudna. Będąc dyrektorem zespołu szkół mechaniczno-budowlanych, posiadałem warsztaty szkolne, ale te warsztaty szkolne były już w złym stanie. Będąc w tym czasie radnym, byłem przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Podjęliśmy decyzję, że te warsztaty muszą ulec zmianie. W tej chwili ta młodzież, która tu uczestniczy w tym szkoleniu, naprawdę dużo korzysta. Są to nowoczesne warsztaty, jedne z ładniejszych nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce. Kiedy lansowano model trochę innego kształcenia, tak wszyscy do szkół średnich, wszyscy na studia, okazało się, że brakuje ludzi o konkretnych umiejętnościach praktycznych. W 1996 roku ukazały się przepisy, które rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które pozwoliło tworzyć takie placówki jak nasza. Przekazano nam te obiekty i mieliśmy miejsce, gdzie mogliśmy się rozwijać. Równocześnie wygaszaliśmy warsztaty szkolne, które były początkiem naszego CKP-u, czyli warsztaty szkolne najpierw na Hagera, to były warsztaty szkolne wcześniej Centrum Edukacji, a później warsztaty przy Fabrycznej, czyli warsztaty obecnego Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Spowodowanie, żeby to był jeden podobnie rozumujący zespół, zajęło troszeczkę czasu. Nam się udało zrobić zespół, który skupił się wokół tego centrum, wokół budowania marki Centrum Kształcenia Praktycznego. Szkolnictwo zawodowe jest taką kwintesencją szkolnictwa. To szkolnictwo, które przygotowuje ludzi już do podjęcia bezpośrednio pracy, dorosłego życia często. Zdobycie zawodu i znalezienie się na dość trudnym rynku pracy niewątpliwie dzisiaj jest sprawą najważniejszą i kluczową, myślę, w każdym samorządzie i w każdym mieście. Na przestrzeni lat placówka zmieniała swoją strukturę organizacyjną, w ramach której działały ośrodek kształcenia kursowego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, ośrodek doradztwa zawodowego i monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji, Zabrzańskie Centrum Informacji o Rynku Pracy oraz Centrum Doradztwa Metodycznego. W celu poszerzenia działalności Centrum o kształcenie osób dorosłych w trybie zaocznym 1 września 2009 roku założono nową publiczną placówkę oświatową – Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu, którą włączono w strukturę istniejącego już zespołu. W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 weszły kolejna Szkoła Policjalna nr 9 dla dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 dla dorosłych, Technikum Uzupełniające nr 5 dla dorosłych, Gimnazjum nr 1 dla dorosłych oraz drugie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Od 2012 roku kształcenie zawodowe osób dorosłych odbywa się w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dla słuchaczy mamy bardzo szeroką ofertę, począwszy od podwyższania kwalifikacji ogólnych w liceum poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych, czy to w szkole policjalnej, czy też na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Jest to taka nowość od 2012 roku. W tej chwili mamy prawie 800 uczniów z różnych szkół z Zabrze. Również u nas kształcenie podejmują osoby dorosłe w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jest tam prawie 200 słuchaczy. W zasadzie są to mieszkańcy Zabrza, ponieważ tacy trafiają do naszych szkół. Niemniej wiele osób młodych dociera też z ościennych miejscowości. Takie osoby też u nas podejmują kształcenie.
Dzięki staraniom władz miejskich oraz funduszom unijnym następuje ciągła modernizacja bazy dydaktycznej. W październiku 2008 roku otwarto zespół pracowni technicznych do kształcenia w zawodach mechanicznych, elektrycznych i samochodowych. Dwa lata później otworzono ośrodek kształcenia kursowego, który zorganizował do tej pory 310 szkoleń, w których uczestniczyło ponad 10 tysięcy osób, w tym osoby niepełnosprawne. W maju 2013 roku Centrum otrzymuje certyfikat w trzeciej edycji konkursu Stawiamy na jakość w edukacji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Rok później, w ramach projektu realizowanego wspólnie z firmą AppPlanalp, spółka z o.o. z Warszawy, w centrum otwarto halę nowych technologii z pracownią obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAS Automation. W 2014 roku uruchomiono pracownię instalacji sanitarnych firmy Roka Polska w hali nowych technologii. W hostelu Guido oddano również do użytku zespół pracowni usługowych, w skład której wchodzą pracownia hotelarska, gastronomiczna, fryzjerska i kosmetyczna. W tym samym roku doposażono także pracownię obróbki mechanicznej w 3 nowoczesne obrabiarki w ramach projektu Mam zawód, mam pracę w regionie. W 2015 poszerzono bazę dydaktyczną Centrum o nowoczesną pracownię odnawialnych źródeł energii pod patronatem firmy Fortum Power & Heat Polska. Łącznie inwestycje pochłonęły ponad 7 233 000 zł. To, że ta placówka wygląda już zupełnie inaczej niż wyglądała 2-3 lata temu, 5-10, bo przez wszystkie te lata istnienia tej placówki, w zasadzie od samego początku, ja jej historię doskonale znam, podobnie jak inni dyrektorzy z naszego Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów, no to jest powodem tej aktywności. Tutaj te zmiany, one się odbywają w sposób niezwykle dynamiczny i te ostatnie 5 lat to było już przyspieszenie takie, w której możemy powiedzieć, że zabrzańska placówka jest placówką na poziomie naprawdę europejskim. Tutaj w tej placówce nie tylko ja, ale wielu dyrektorów, które odwiedza, czujemy się bardzo dobrze i możemy te dobre przykłady, dobre praktyki przenosić do nas, do naszych placówek. Ta placówka jest jedną z wiodących placówek na terenie województwa śląskiego. Mamy ten obraz, mamy to porównanie, ponieważ no współpracujemy, wymieniamy swoje doświadczenia, idziemy w kierunku tych dobrych praktyk. I to, co chcę podkreślić, co jest istotne bardzo w tej placówce, co warto podkreślić, to w dzisiejszym rynku edukacyjnym musi być współpraca organu prowadzącego, który no, wykazuje zrozumienie, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe. Musi być współpraca rynku, czy jak gdyby również odpowiedź, wsparcie rynku pracy i jednocześnie no, zaangażowanie, pasja nauczycieli, grona pedagogicznego, dyrektora. I te wszystkie elementy dobrze współgrają w tej placówce. Chcemy właśnie pokazywać te dobre przykłady, dobre praktyki współpracy, wsparcia dla tego typu placówek. I myślę, że to jest taki modelowy przykład, gdzie organ prowadzący wspiera, rozumie istotę kształcenia zawodowego. Ogromnym sukcesem dla placówki było wdrożenie 7 lutego 2011 roku systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001-2008 i uzyskanie jako pierwsza w Zabrzu publiczna szkoła certyfikatu jakości, który został przedłużony na kolejne 3 lata do 2017 roku. Centrum Kształcenia Praktycznego i Stawicznego to placówka, w której w bardzo dynamiczny sposób dokonuje się zmiana. W ostatnich latach zmiana była bardzo widoczna. Tworzone są nowe pracownie, tworzone są nowe kierunki kształcenia. Realizowanych jest bardzo wiele projektów. Te projekty powodują, że doposażenie tej placówki jest coraz lepsze. Powodują, że
młodzież może zdobywać jak najwięcej kwalifikacji, powodują, że nauczyciele, którzy są mistrzami dla uczniów, również mogą tutaj uzupełniać swoje wykształcenie i je pogłębiać. Na przykład w ramach projektu Innowacyjna Edukacja, który w tej placówce był realizowany. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego to placówka, w której ta zmiana, ten dynamiczny rozwój jest opatrzony również w jakość. System zarządzania jakością wdrożony w tej placówce, jako jedynej placówce zabrzańskiej, jest bardzo istotnym elementem, gwarantem tego, że wszystko, co się tutaj dzieje, jest na najwyższym poziomie. Myślę, że jest to placówka, w której dziś realizujemy jutro. Na przestrzeni lat uczniowie zdobyli szereg nagród, m.in. w wojewódzkich konkursach dotyczących bezpieczeństwa na drodze, w śląskim turnieju budowlanym, w Mistrzostwach Zabrza w stylizacji fryzur, otwartym konkursie fryzjerskim Kolorowe Nożyczki organizowanym przez cech rzemiosł różnych i przedsiębiorców w Zabrzu oraz w konkursie Najsprawniejszy w zawodzie. Wybrałem kierunek tokarza i frezera sterowanego numerycznie, ponieważ jest to bardzo przyszłościowy zawód. W tym zakładzie możemy się bardzo dużo nauczyć, gdyż mamy zajęcia na obrabiarkach, z którymi potem będziemy mieli związanych w przyszłości. Z perspektywy 3 lat uważam, że to był bardzo dobry wybór, ponieważ się nauczyłem dosyć wiele. Dzięki temu będę miał w przyszłości łatwiej. Podczas zajęć praktycznych uczymy się obsługi maszyn, procesów obróbczych, jakie zachodzą podczas produkcji. Mamy nad czym pracować, są narzędzia, wszystko. Do pracowni odnawialnych źródeł energii przychodzimy 2 razy w tygodniu. Jest to głównie montaż i eksploatacja urządzeń, czyli panele słoneczne i głównie kotły na biomasę. To, że możemy dotknąć tych materiałów, rozkręcić je, zobaczyć wszystko od środka, czy zmontować od zera, to na pewno przyda nam się w doświadczeniu. Liczne wyróżnienia i nagrody otrzymali także pracownicy placówki. Najważniejsze to brązowe krzyże zasługi, złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę, nagroda ministra gospodarki, śląskiego kuratora oświaty i prezydenta miasta Zabrze. To bardzo ważny ośrodek wspierający kształcenie zawodowe. My mamy świadomość tego, że na przestrzeni czasu z kształceniem zawodowym w Polsce nie do końca nam wyszło. Myślę, że w Zabrzu przez te 15 lat stworzyliśmy warunki dla dobrego rozwoju zawodowego. Ta placówka przez 15 lat nie tylko wspiera, ale przede wszystkim widzi nowe kierunki, nowe potrzeby i wychodzi właśnie naprzeciw tym nowym kierunkom. Ja jestem przekonana, że zespół ludzi, który pracuje od 15 lat właśnie w tym ośrodku, doskonale wyczuwa potrzeby rynku pracy, a też edukacyjnego. Warto rozwijać nadal nie tylko samo centrum, ale te kierunki, które wypracowaliśmy do tej pory. Aktualnie w centrum kształci się prawie 800 uczniów i 120 słuchaczy. Na pewno chcemy nadal być dobrą placówką kształcenia praktycznego, ale też już od paru lat ustawicznego, czyli kształcenia osób dorosłych. Lansuje się bardzo mocną teorię kształcenia dualnego. Takie kształcenie u nas istnieje już od wielu lat. Robimy to z czołowymi zabrzeńskimi zakładami przemysłowymi. Oczywiście w tle jest zwiększenie szans młodzieży na zatrudnienie na rynku pracy. Chodzi nam o to, by sukces młodego człowieka, czyli podjęcie dobrej, atrakcyjnej pracy w kraju, niekoniecznie na emigracji, miał miejsce. Jego sukces będzie naszym sukcesem.